Ślązak, podkreślający wyjątkowość miejsca i ludzi tutaj żyjących. Masz taką bardzo silną identyfikację. Silną, tak, tak. Chociaż cały czas zastanawiam się, co to znaczy i zadaję sobie sam sobie pytanie, co to znaczy być Ślązakiem, co to znaczy, że Śląsk jest moją małą ojczyzną. A to są rozmowy z przyjaciółmi i wspólne wypytywanie się i wyciąganie odpowiedzi, co to znaczy, że jesteśmy Ślązakami. Trudno odpowiedzieć na te pytania, no ale trzeba o nich mówić, trzeba z siebie to wyciągać. To nie jest proste, czasem to jest bardzo bolesne, ale tak musi być. I myślę, że właśnie w takich rozmowach tworzy się taki zbiorowy pejzaż tego, czym może być Śląsk, czym jest. I tak to wygląda. Dramatopisarz, historyk sztuki, reżyser i wykładowca akademicki Jarosław Świerszcz. Wilkis to jest niezwykły rozmówca. Przede wszystkim rozmówca, z którym mogłem wiele razy wymieniać poglądy, cieszyć się dyskusją, co nie jest takie dzisiaj oczywiste i częste. Rozmawiać o książkach, których nikt nie czyta. Rozmawiać o obrazach, których być może nikt nie ogląda. Debiutował dramatem Noc Helwera. Od początku ukrywał się pod norweskim pseudonimem Ingmar Wilquist. W jego dramatach widać wyraźny wpływ psychologicznego, skandynawskiego stylu pisania dla teatru. Jest niezwykłym interpretatorem, opowiadaczem obrazów, tekstów. I kiedy patrzę w te jego ciemne oczy, no to wiem, że coś ciekawego zaraz opowie. Wilquist jest autorem dramatów chętnie granych przez polskie i zagraniczne teatry, jak Noc Helwera czy cykl jednoaktówek Beztlenowce. Kilka razy jako reżyser mierzył się także ze sztukami innych autorów. Na swoim koncie ma także bycie dyrektorem Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Jednak serce zawsze miał na Śląsku. Jest artystą o na pewno większych horyzontach niż przestrzeń całego Śląska i szerzej, powiedzielibyśmy, do galaktyki. Natomiast oczywiście umie opowiadać o tej przestrzeni, z której wyrósł, szczególnie bym powiedział o Chorzowie. Umie śląskość interpretować, ale też parodiować. Parodiować, ponieważ umie pokazywać takie strony śląskości, które mogą się wydawać śmieszne, które się mogą wydawać dziwne. Wilquist próbuje też swoich sił w kinie. Wraz z Adamem Sikorą napisał i zrealizował film Ewa. Historia o kobiecej sile i walce z biedą. Jest też niezwykłym, spokojnym, cierpliwym obserwatorem. Obserwuje, przygląda się, bywa w takich miejscach, powiedziałbym, nieoczywistych i czerpie stamtąd inspirację. Artysta z Chorzowa, o którym usłyszał świat. Jarku, od 1998 roku jesteś Ingmarem Wilquistem. Po co ci ten pseudonim? Wymyśliłem sobie ten pseudonim, rozpoczynając drogę dramatopisarza i reżysera teatralnego. Pracowałem. Trzeba było się ukryć wtedy? Pracowałem w owym czasie w Zachęcie, w Narodowej Galerii Sztuki, gdzie byłem wicedyrektorem. Zafunkcjonował pierwszy mój dramat pod tytułem Oskar i Rut. Zaczął funkcjonować coraz bardziej dynamicznie na różnych festiwali, zbierać nagrody w mojej reżyserii. Zacząłem pisać drugi dramat, też zacząłem go reżyserować. No i musiałem jakoś podpisać te teksty. I wymyśliłem zupełnie przypadkowo taki pseudonim po to, żeby oddzielić pracę kuratora sztuki od takich
prób dramaturgicznych, bo nie wiedziałem jeszcze wtedy, że będzie to od 25 lat blisko moje główne zajęcie. No to o teatrze. Objawiłeś się jako dramatopisarz ze swoich marzeń. Mam taki cytat. Widziałem swój mały teatr, swoją scenę, marzenia mnie przegoniły. Od początku marzyłeś o teatrze? Marzyłem o teatrze, tak, od dzieciństwa, nie bardzo zdając sobie sprawy, jak się mogą te marzenia zmaterializować. Nie miałem kontaktu z środowiskiem teatralnym i szedłem swoją drogą człowieka zajmującego się sztuką współczesną. I później w wieku już blisko 40 lat nagle te marzenia się zrealizowały, zmaterializowały i mnie przegoniły, tak, przegoniły, bo byłem już... To znaczy, że jest lepiej niż marzyłeś? W marzeniach wszystko jest takie pastelowe, delikatne, subtelne i miłe. A takie nagłe zmaterializowanie marzeń bywa bardzo dotkliwe. I zawsze wspominam takie słowa Tadeusza Kantora. Trzeba zapłacić bardzo wysoką cenę za wejście do teatru. Jeśli się tam wchodzi tak jak ja, czyli z zewnątrz, nie przechodzi się tych wszystkich etapów edukacji, bycia w teatrze od adepta pierwszego roku szkoły teatralnej, tylko wchodzi się jako człowiek już ukształtowany z... Właściwie już z puentującą się karierą i dorobkiem historyka sztuki i kuratora, nagle takie wejście w zupełnie inny świat, w zupełnie inną przestrzeń emocjonalną było bardzo dotkliwe. Tak? Od wczesnych lat zapisywałeś historię dialogami. To takie dosyć niesamowite. A te teksty pisałeś z taką świadomością, że nikt ich nie opublikuje, ale mimo wszystko zacząłeś funkcjonować w świecie teatru profesjonalnego. No tak jak młodzi ludzie piszą wiersze, żeby wyrazić jakieś swoje tęsknoty, wyobrażenia. Ja zapisywałem historię dialogami i często się nad tym zastanawiałem, ale nie wiem dlaczego. Może przez to, że w domu moim była potężna biblioteka z dziełami dramatopisarzy, od dramatopisarzy antycznych po współczesnych. Może dlatego, może przez oglądane setki teatrów telewizji w poniedziałkowe wieczory od małego człowieka pełnego jakichś niedefiniowalnych emocji wtedy. Może dlatego. W każdym razie tak, pisałem i nie miałem takiego poczucia, że to gdzieś kiedyś zafunkcjonuje publicznie. No ale przez plot różnego rodzaju okoliczności tak się stało. Zaczęłaś tutaj mówić o swoim życiu historyka sztuki. Dzisiaj cały czas mówisz, czuję się historykiem sztuki. Tak, teatr tak. Pojmuję poprzez tak. filozofię sztuki, tak. Ale jestem dramatopisarzem. Tak. Szefowanie Katowickiemu Biuru Wystaw Artystycznych w Warszawskiej Zachęcie, wiele ważnych wystaw, o których wspominałeś. W końcu przeszedłeś ze świata sztuk plastycznych do przestrzeni teatralnej. Powiedziałeś, że wiele cię to kosztowało prywatnie i emocjonalnie. Ale to była tylko kwestia tego, że nie dorastałeś w teatrze, dlatego to było trudne? Czy też były inne powody? Ja byłem dosyć dobrze przygotowany do takiej działalności zarządzania dużymi grupami ludzi, ale własnym życiem, własnym czasem. Także to nie sprawiało najmniejszego problemu. Problemem to była ta nowa przestrzeń emocjonalna, czyli spotkanie z ludźmi, którzy mają w sobie bardzo bogate światy emocjonalne, są twórczy, ale też trudno i definiowalni. Musiałem nauczyć się tego, jak współpracować z takimi. To zupełnie inny świat niż świat artystów sztuk wizualnych. I to było momentami bardzo, bardzo trudne. Też świat sztuk wizualnych nie był tak restrykcyjnie poddawany krytyce jak teatr od zawsze. I też należało się w tym znaleźć i zrozumieć te mechanizmy, ten mechanizm. To było bardzo ciekawe, to było ciekawe doświadczenie. Ale wszedłeś w ten świat i nie zawróciłeś. Nie zawróciłem. Nie tęsknisz za światem historii sztuki? Czy cały czas wykładam historię sztuki od 1984 roku na różnych uczelniach, bo to przecież było ASP w Krakowie i bardzo długo w ASP w Warszawie, w Katedrze Teorii i Historii Sztuki.
Teraz też wykładam historię sztuki w Szkole Filmowej Kieślowskiego, między innymi, poza innymi przedmiotami, ale nie jestem już kuratorem wystaw. Czasem piszę o sztuce jeszcze wstępy do katalogów jakimś przyjaciołom, ale pewnie do tego wrócę już niedługo, do pisania o sztuce. Ja chcę wrócić jednak do tego pseudonimu. Powiedziałeś, aha, że on był wymyślony, tak, przypadkiem, ale to jest taka szwedzko-norweska kombinacja. Krytycy sztuki jednak i widzowie doszukują się tutaj manifestu artystycznego w tym pseudonimie. Ibsen, Strindberg, Ingmar Bergman to ważni dla ciebie twórcy. Dzisiaj o tym myślałem. Po co ja wymyśliłem taki pseudonim? Mógłbym, jakbym wymyślił pseudonim Jan Kowalski, to byś nie odpowiadał na takie pytania, jakie ja zadaję. Święty spokój. I myślę tak, że jeżeli ktoś przeczyta moje jednoaktówki i dramaty, no to od razu, a ma jakieś pojęcie o dramaturgii, no to wie, że to z Strindbergiem i Ibsenem nie ma nic wspólnego, że to jest takie najprostsze odczytanie poprzez ten pseudonim. I bardzo ciekawe, że za granicą w czasie rozmów przy okazji premier moich nikt nigdy nie pyta o ten pseudonim, a w Polsce się muszę z tego tłumaczyć już 20 parę lat. Naprawdę był przypadek. Gdybym wymyślił rosyjsko brzmiący pseudonim, to może były porównania do jakichś innych autorów. Potrafisz określić, co wniosłeś swoimi tekstami do polskiej sztuki dramatycznej? To prawie 40 tekstów. To bardzo, bardzo trudne pytanie, tak powiedzieć samemu sobie. Może jakąś dyscyplinę narracji, może, ale to nie odpowiem na to pytanie. Nie interesuje mnie teatr podporządkowany imperatywowi dziania się. Siłą twoich tekstów są bohaterowie. Znaczy to... Moje dramaty trudno byłyby realizowane w jakiejś takiej wymyślonej, formalnej strukturze. Bo są intymne spotkania ludzi, którzy poprzez rozmowę, stąd taki namysł nad wartością dialogów, czyli poprzez rozmowę definiują jakieś własne deficyty wyobrażenia, marzenia o świecie. Są kameralne, przede wszystkim kameralne sztuki. Bardzo bliskie narracji filmowej, bardzo bliskie też takim przestrzeni teatru radiowego, Teatru Polskiego Radia, gdzie również współpracuję z tym teatrem od wielu, wielu lat. Myślę, że tak. Taki wspólny mianownik to jest takie szukanie wartości. Ty uważasz, że dzisiaj widza, człowieka to jeszcze interesuje? Myślę, że tak, że zwłaszcza dzisiaj. Że nie jest to charakterystyczne tylko i wyłącznie dla naszych czasów. Myślę, że tak było zawsze, kiedy od czasów pra-pra-pra-pradawnych, kiedy człowiek gdzieś zasiadał przy ognisku i patrzył na innych swoich współbraci, którzy coś tam udają i mówią różnymi dziwnymi głosami, przede wszystkim szukał pewnie odpowiedzi na jakieś takie elementarne pytania, które go przerastały. Po co my tu jesteśmy? Dlaczego ja czuję to, co czuję? Dlaczego nie potrafię nazwać tego, co odczuwam w danej chwili? Że na chwilę chciałbym przestać się bać tego świata, którego tak naprawdę nie rozumiem. Świata przyrody z jednej strony, ale i świata emocji, prawda? Które są w nas. Dlaczego boimy się nazwać pewne zjawiska i zdarzenia w świecie wokół nas, a w teatrze uzyskujemy jakieś próby odpowiedzi na te wyzwania. Teatr jest bardzo potrzebny człowiekowi, bardzo. Pełni szereg różnego rodzaju funkcji. Wspiera, pomaga, uspokaja, jest swego rodzaju terapią, może nawet nie swego rodzaju, ale jest terapią. Czasami terapią wstrząsową, czasami bardzo brutalną i dotkliwą, ale tak być musi, bo po to
człowiek dawno, dawno temu wymyślił taką relację człowieka z człowiekiem, zwaną teatrem, żeby takie elementy samooczyszczenia miały miejsce. Teatr jest nieodzowny i trwać będzie zawsze, do końca świata. Teatr jest potrzebny człowiekowi, bohater jest potrzebny człowiekowi. Ty lubisz swoich bohaterów, mówisz, żebyś chciał, żeby po wyjściu z teatru ktoś przytulił twojego bohatera i zaakceptował to, co trudne. To jest trudne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w Polsce, gdzie boimy się innych poprzez różnice płci, koloru skóry, ale też i poglądów, zachowań itd., itd. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest proste, bo wolimy się przytulić do kogoś ładnego, ładnie ubranego, bogatego i zdrowego, niż do kogoś, kto ma jakiś ogromny problem ze swoimi emocjami czy zdrowiem. Ale tak, chciałbym, żeby tak było. Czy tak się dzieje już po wielu, wielu latach i po z górą ponad, już nie wiem, ile tych premier było, no ale zauważam, że ci moi bohaterowie zyskali rodzaj akceptacji. Może jeszcze nie pełnej, ale już z takiej akceptacji, że się nie odgania ich od stołu. W moim zawodowym życiu jest też mierzenie się ze sztukami innych autorów, jest film, tak. To też ważny moment twojej działalności, jest praca nauczyciela akademickiego, tak. O której mówiłeś. Jakoś wartościujesz tę funkcję? Czasem sobie tak myślę, jak ogromne szczęście, że mogę realizować się w tylu gatunkach. Jest mi to dane. Mimo że nie jestem przecież z wykształcenia reżyserem ani teatralnym, ani filmowym, tylko historykiem sztuki. Jak to się stało, nie wiem. Ale nadal mogę realizować spektakle teatralne, pracować w Teatrze Polskiego Radia, realizować słuchowiska, tworzyć filmy fabularne, dokumentalne, musicale, opery. To wielkie szczęście i satysfakcja z jednej strony, ale też i takie poczucie jakiejś ogromnej odpowiedzialności i nieustannej konieczności uczenia się tego. A potrafisz powiedzieć, w której z tych ról czujesz się najlepiej? Myślę, że pisząc swoją jednoaktówkę czy dramat, to jest taki czas bardzo ważny. I reżyseria w teatrze scenicznym. Swoich tekstów innych autorów. No i oczywiście praca nauczyciela, wykładowcy akademickiego od 1984 roku. To jest taka moja wielka, wielka pasja i miłość. Robię to już strasznie długo, ale to ogromna satysfakcja, często przeżycie, móc obserwować, jak ktoś tam się rozwija jako twórca, czy jako młody intelektualista. To bardzo ważne. Znalazłam taki cytat. To niezwykle ważne, że w pewnym momencie swojego życia można stwierdzić, że marzenie o byciu w sztuce może się zrealizować. W moim przypadku tak się stało. Daje mi to poczucie wewnętrznego sensu. Jesteś spełnionym człowiekiem, artystą? Tak, jestem spełnionym artystą. Spełnionym artystą i myślę, że to jest zadziwiające, że tak można, że dane mi było zrealizować się w tylu przestrzeniach artystycznych. Jest to oczywiście też i obciążenie ogromne, no bo to przyjęcie jakiejś tam formy bycia w środowisku i w świecie,
Ale tak, to mi daje poczucie takiego wewnętrznego sensu i też pewnie uzasadnia, tłumaczy różnego rodzaju wybory i przejścia życiowe podług tej kantorowskiej przestrogi, że jak wejdziesz do teatru, to zapłacisz za to gorzko. I tak było.